Dzień dobry, kochani. Zacznę od tego, witając się z wami z cudownego wnętrza mojego auta, które lubię i wy też je lubicie, sądząc po komentarzach, że bardzo serdecznie wam podziękuję za wsparcie mojej pracy w serwisie Patronite. Informowałam was i będę to robić, że możecie wspierać to co robię: możecie wspierać moje dziennikarstwo, moją publicystykę tam właśnie. Link jest u góry, wystarczy w niego kliknąć i. Dziękuję naprawdę za to, że jesteście ze mną, za waszą solidarność, za waszą otwartość. I przypominam pro forma, bo wiem, że świetnie to wiecie, że dla twórców internetowych takich jak ja każda forma udostępniania moich materiałów, jeśli oczywiście wam się podobają, uważacie, że są interesujące, podawania dalej, komentowania, subskrybowania, to jest szansa na dotarcie do większej liczby odbiorców. Czy do większej ilości odbiorców też zwróciliście mi na to uwagę? W ogóle bardzo lubię to, zanim przejdę do rzeczy, że rzeczywiście mamy tutaj kontakt, to znaczy ja nagrywam, ale czytam Wasze komentarze, liczę się z nimi, e, poprawiam czasem formę moich materiałów e, zgodnie z Waszymi sugestiami i cieszy mnie ta współpraca, to daje mi takie poczucie więzi z Wami, świetne to jest naprawdę i. I dobrze, że jest internet i możemy tu sobie wchodzić w takie interakcje. O kilku rzeczach chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o reakcji na TVN, na to, co się wydarzyło z Lex TVN, i na nieprzyznawanie przez krajową radę koncesji na nadawanie. Wielu z państwa się ucieszyło. Do mnie, moi znajomi też piszą, widzowie, słuchacze, czytelnicy, piszecie, cieszycie się, mówicie, wow! Teraz Amerykanie będą walczyć z rządem PiS. Proszę bardzo, pokazali na antenie rzeczywiście TVN-u, co skonstatowałam z dużym zadowoleniem, jest odczytywane takie oświadczenie zarządu TVN. Które punktuje bardzo dobrze rząd PiS stawia na niezależność, mówi, że uzyskali licencję holenderską i niezależnie od decyzji Krajowej Rady, która bezprawnie przeciąga ją tak długo, nawet jeśli koncesja nie będzie przyznana, chociaż bardzo by chcieli, żeby tak się stało, to oni będą dalej nadawać. Upatrujecie w tym nadziei na lepsze jutro. Myślicie takimi kategoriami, że Amerykanie będą walczyć o polską demokrację. Nie wiemy co będzie, być może będą. Ja nadal uważam i od razu z góry wybaczcie, jeśli przekuwam czyjś balonik nadziei. Nie chcę tego robić, nie po to to mówię. Mówię to dlatego, że moja praca polega na tym, żeby wskazywać słabe punkty systemu, bo każdy system jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. I ja uważam, że robota publicystów pokazuje na tym, żeby punktowo wskazywać na te najsłabsze ogniwa, właśnie po to, żeby można było coś naprawić. Cieszę się z tego, co widzę. Cieszę się, że, Amery że Amerykanie TVN walczy. To, co się dzieje, jest bezprawne. Sama pracuję w wolnych mediach i jestem niezależną dziennikarką. I jak PiS wygra z wolnymi mediami, prawdopodobnie będzie to oznaczać odejście moje odejście od zawodu, chyba że. Nadal będzie wolny internet, ale sądzę, że kiedyś tam z czasem jednak nie będzie, bo to byłoby nielogiczne zamykać stacje telewizyjne i tak dalej, portale, gazety krytykujące rząd, a zostawiać internet bez cenzury. No ale nie chcę już tutaj znowu wchodzić w rolę Kasandry. Także wspieram w 100% i bezwarunkowo TVN. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w normalnym kraju nie tak to się odbywa. Prywatna firma, która. Prowadzi interesy, rozległe, duże interesy. Nigdy nie będzie chciała być w kraju, w którym to jest niezwykle trudne, no bo pomyślcie tylko. Prowadzicie interesy, prowadzicie firmę, tak jak Discovery na przykład. Macie rozliczne przedsięwzięcia bardzo dochodowe w Polsce. No i co? I wchodzicie w konflikt z polskim rządem, który jest autorytarny. Ma ciągoty autorytarne i i rządzi, i stoi ponad prawem, i właściwie od niego zależą wszystkie decyzje. Bardzo mocno wchodzicie w konflikt na, te, na tle TVN24. Nawet jeśli wygrywacie ten konflikt, to czy chcecie, będąc właścicielem takiej firmy, prowadzić interesy w takim kraju? Czy chcecie być w kraju, w którym... Można za wami puścić CBA, można na waszych bliskich nasłać służby specjalne, można was podsłuchiwać, można wam nasyłać kontrole skarbowe, można was dręczyć na milion różnych sposobów, zmniejszać wasze przychody, powodować ból głowy, powodować konieczność zatrudniania kolejnych zastępów prawników, dawać się w kosztowne procesy, zastępy kolejnych, księgowych, itd. Czy chciałoby wam się? Ja sądzę, że odpowiedź jest prosta: nie. Oczywiście wycofywanie się kapitału zagranicznego z krajów, które przekształcają się w demokrację w autorytaryzm, nie odbywa się z poniedziałku, na wtorek. Normalne filmy walczą. Walczą o, też. Walczą o swoje aktywa, walczą o ludzi, walczą oczywiście o swoje pieniądze i o dochody swoich akcjonariuszy, ale gdzieś ta walka się kończy. Jeżeli rząd jest nieugięty, to żaden biznes nie chce kłopotów, bo biznes rozwija się w spokoju i w przewidywalności. Inwestycje zagraniczne, w ogóle inwestycje, także potrzebują spokoju i przewidywalności. To tyle. Naprawdę nie chcę być pesymistką. Ja myślę, że jest, dlatego powiem o tym, że jest też moim zdaniem optymistyczny scenariusz. No taki, mianowicie, że ta i inne zresztą firmy robiące interesy w Polsce zostaną tu jeszcze trochę i powalczą. No właśnie. Dlatego, że liczę na to, że władza się zmieni, i być może, ponieważ są lepsze sondaże dla koalicji obywatelskiej, Donald Tusk przegonił w sondażach Jarosława Kaczyńskiego, i być może rzeczywiście ta władza się zmieni, może coś się wydarzy, warto grać na zwłokę, może będą przedterminowe wybory. Może opozycja wygra władzę i jednak powoli, z trudem, z mozołem, ale zacznie krok po kroku wracać ta normalność. I ja sądzę, że wszystkie wielkie firmy, zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, nie chcą się od razu wycofywać i nie zrobią tego. Rzeczywiście jeszcze zostaną, żeby zobaczyć, co się wydarzy, bo a nuż nie będzie takiej konieczności. A likwidowanie interesów, rozwijanie się gdzie indziej, porzucanie kraju, w którym się zainwestowało, stworzyło się bazę ludzi. Pracowników, i tak dalej, to jest zawsze kosztowna sprawa. Dlatego sądzę, że teraz jest na dwoje babka wróżyła. Sądzę, że wszyscy inwestorzy bardzo uważnie przyglądają się temu, co się dzieje w Polsce. I jeżeli jednak wygra autorytarny rząd, to się jednak wycofają nie bez walki, a walczą też o swoje pieniądze po prostu oprócz wartości o które także zabiegają, ale walczą po prostu o swoje dochody, więc myślę, że nie bez walki, ale gdyby rząd się upierał, to jednak się wycofają. Pocieszające jest to, że tak jak powiedziałam, nie nastąpi to prawdopodobnie szybko, nastąpi to wtedy, kiedy już będzie wiadomo, że po prostu się nie da i wtedy nikt w warunkach wojennych no, raczej sensowne nie będzie chciał prowadzić biznesu. Tak myślę, myślę, że tak to wygląda. To tyle. Uśmiecham się przepraszająco. Mam nadzieję, że nie przekuwam tutaj waszego optymizmu i nie, nie zadaję ciosów, ale myślę, że tak to właśnie będzie. Tak to zawsze wygląda. W ogóle mechanizm, poczytajcie sobie, ostatnio sobie to przypominam, kiedyś już czytałam, sporo czytam na ten temat. Mechanizm wycofywania się z demokracji w autorytaryzm wygląda tak samo, jest opisany, zazwyczaj ma około pięciu kroków. My w Polsce jesteśmy już na czwartym kroku. Właściwie brakuje jeszcze okiełznania, zamknięcia, uciszenia wolnych mediów i uaktywnienia jeszcze bardziej wojska, policji. A w celu trzymania za twarz obywateli. Reszta już się tak naprawdę domknęła. Jak patrzę na postępowanie rządu, jak patrzę na to, co robią z Komisją Europejską, do wczoraj mieli termin wycofania się ze zmian w sądownictwie, likwidacji. Rząd miał termin, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Trybunał Unii Europejskiej uznał za jednoznacznie sprzeczny z, Unią, z prawem Unii Europejskiej ten system karania sędziów, jaki jest w Polsce, i rząd się po prostu miał z tego wycofać. No nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Wszystko co zrobił to, przepraszam Państwa, teraz się troszeczkę telefonik tutaj, tak. Troszeczkę sobie tutaj go przełożę. Wszystko, co zrobił rząd, to napisał pismo do Brukseli z jakimś tam wytłumaczeniem i wyjaśnieniami, ale to nie o to chodziło. Rząd się po prostu miał wycofać i tego nie zrobił. Więc chcę Państwu powiedzieć, że nawet z punktu widzenia elektoratu PiS, już to, co robi PiS, jest nielogiczne i bezsensowne, ponieważ PiS potrzebuje pieniędzy od Unii Europejskiej. Potrzebuje na Krajowy Plan Odbudowy, potrzebuje na Nowy Ład, potrzebuje na spełnianie obietnic, potrzebuje dlatego, że rośnie druk, dług publiczny, ANB drukuje pieniądze. Oni naprawdę są w potrzebie. Brak tych pieniędzy od, odczuje też elektorat PiSu. I Zresztą wielu moich znajomych mnie uspokajało w moich różnych pesymistycznych przewidywaniach i mówiło: Słuchaj, ale oni przecież nie wejdą w otwarty konflikt z Komisją Europejską, z Unią Europejską, dlatego że oni potrzebują tych pieniędzy. Kasa zawsze spowoduje, że będą się pilnować. No tak się na razie nie dzieje. Na razie wygląda na to, że polski rząd działa nawet wbrew własnemu i własnej partii. Interesowi ekonomicznemu to jest niepojęte. Dlatego, jak patrzę, co się dzieje z telewizją, co się dzieje z wolnymi mediami, to też sobie myślę, że wielu z Państwa przewiduje bardzo sensownie i logicznie, co trzeba by zrobić w tej sytuacji, żeby na przykład nie wchodzić w konflikt z Amerykanami, tyle że rząd PiSu nie robi tego, co jest logiczne, nie robi tego, co jest nawet w ich własnym i ich partii interesie. Dlatego to jest niepokojące. tak sądzę. Na końcu temat kabulu, temat Afganistanu No co mogę zrobić? No Straszne jest to, co się tam dzieje. Obserwuję tak jak to, jak my wszyscy jak państwo też to obserwujecie, Obserwuj, obserwuję z bólem... Hmm. No, nie tylko kraj, który za chwilę nie będzie krajem przestrzegającym praw człowieka, obserwuję też kraj, który nie będzie krajem przestrzegającym praw kobiet. Z bólem serca widzę wymazywanie, które już się dzieje od pierwszych dni, od pierwszych, przepraszam znowu, przepraszam, przepraszam, od pierwszych, świeci mi tutaj po prostu, od pierwszych godzin tak naprawdę przejęcia władzy przez talibów, wymazywanie kobiet z przestrzeni publicznej. To jest. Znikają szyldy sklepów, salonów piękności, kobiety są zmuszane do oddawania swoich miejsc pracy, swoim męskim krewnym, muszą zamykać się w domach, są bite jeśli nie mają burek, boją się. Straszne Apele obrończyń praw człowieka, jedna z nich napisała, 29-letnia żona właściwie w domu siedzi i czeka na śmierć, bo wie, że przyjdą po takich jak ona, że przyjdą po nią, ona współpracowała z Amerykanami i nie ma co zrobić, nie ma dokąd pójść, no siedzi po prostu w domu z rodziną, bo dokąd miałabym pójść, pisze. Przerażające jest to, że cały świat na to patrzy, a z góry wiemy, że nikt im nie pomoże, tym ludziom, że nic się nie wydarzy. Oczywiście w tym kontekście szczególnie burwersujące było, zwłaszcza na tle rządów innych krajów, ale w ogóle zachowanie rządu polskiego, który właściwie nie miał zamiaru, jak sądzę, obserwując to, co się działo, ewakuować Polaków i Afgańczyków współpracujących z polskim rządem, pracujących dla Polski w Afganistanie. Politycy, kiedy wszystkie inne kraje organizowały transporty dla tych ludzi, polscy politycy bawili się na święcie wojska polskiego i nie mieli zamiaru nic zrobić dopiero w poniedziałek, wczoraj, pod wpływem nacisku opinii publicznej, mediów. Widzicie, jak ważne są też media, i Wy, opinia publiczna. Ach, zdecydowali się po, po też takich lekceważących wypowiedziach, jak Mateusza Morawieckiego, który mówi, że no można by ewakuować, ale tak w ogóle to byli ewakuowani w czerwcu i się rozpierzchli później. Strasznie lekceważące i pogardliwe. Dopiero po tym wszystkim zapadła decyzja, żeby jednak ewakuować, ale tak naprawdę bez nacisku nas wszystkich to by się nie wydarzyło. Tego się nie da wymazać, tej postawy, tego zachowania polskiego rządu się nie da wymazać, ponieważ lojalność wobec własnych obywateli ratowanie Każdego choćby jednego polskiego obywatela albo osoby zasłużonej dla państwa polskiego. To jest absolutna podstawa demokracji, państwa prawa, ale też to jest po prostu humanitarne. Ja już nawet nie chcę mówić pompatycznie, że to jest moralność, że to jest przyzwoitość. To jest po prostu niehumanitarne taka postawa i tego się nie da zapomnieć. To powoduje, że nie mieścimy się w normach naszego europejskiego kręgu cywilizacyjnego. To się stało, to się, nie, to, to, to się już nie odstanie, i my już wszyscy zobaczyliśmy, że nie możemy mieć podstawowego zaufania do naszego państwa, które po prostu nie dba o swoich obywateli. Będę się nagrywać, będę za kilka dni znowu do was mówić, bo sytuacja teraz jest bardzo gorąca i sporo rzeczy się dzieje. Cieszę się, że wysłuchaliście tych moich refleksji ad hoc na bieżąco. Do zobaczenia.